Garnitury marynarki czy eleganckie akcesoria dla mężczyzn? To znajdziesz w asortymencie salonu mody męskiej Red Bull, który mieści się w końskich przy ulicy Piłsudskiego 9. Punkt oferuje atrakcyjne ceny na każdą kieszeń. Warto odwiedzić salon i zapoznać się z jego asortymentem. Kończy się zadanie pod nazwą Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Ruda Maleniecka. W ramach niego około 630 opraw oświetleniowych w tej małej gminie wymienionych zostaje na ledowe. To jednak nie kończy działań związanych z modernizacją tego ważnego drogowego aspektu. W tym momencie realizujemy pierwszy etap tego zadania, czyli modernizację. Polega ona na wymianie wszystkich starych opraw sodowych na nowe oprawy energooszczędne ledowe. Będą wymienione również szafy sterownicze, zegary przy tym pierwszym etapie. Gmina w kolejnych miesiącach zamierza realizować drugi etap tego zadania związany z rozbudową sieci. Drugi etap polegający na dobudowie oświetlenia drogowego planujemy wiosną przyszłego roku, ponieważ te prace wymagają wykonania kompleksowej dokumentacji i uzyskania pozwoleń różnych decyzji administracyjnych. Już na wiosnę na terenie gminy Ruda Malniecka stanie około 80 nowych słupów i dobudowane zostanie blisko 4 km linii napowietrznej. Po zakończeniu wszystkich prac niemal wszędzie na terenie tego samorządu działać będzie zmodernizowane oświetlenie ledowe lub po prostu zupełnie nowe. Wartość zadania to ponad 2,5 miliona złotych, a gmina do tej kwoty dokłada zaledwie 3,3% wartości. Reszta to dotacja z Polskiego Ładu.